Który przed chwileczką do was mówił. Posłuchajcie, Biblia mówi, że musimy się na nowo narodzić. Że jeśli nie narodzimy się na nowo tutaj na ziemi, nie zobaczymy Królestwa Bożego. Biblia mówi również, że zbawienie jest z łaski, a nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. Wiecie dlaczego? Dlatego, żebyśmy się nie przechwalali potem przed Bogiem. Że ja zrobiłem to, a ja zrobiłem tamto. Dla każdego jest taki sam start. Jezus Chrystus taki sam start daje mi i taki sam start daje tobie. Chcę ci powiedzieć, jak ja spotkałam Jezusa. W wieku 16 lat związałam się z moim obecnym mężem. I dzisiaj mogę to ubrać w takie słowa. Nie szukałam kochanka, bo w wieku 16 lat nie szuka się kochanka. Szukałam po prostu ojca. Na tamten czas ten człowiek był w stanie wypełnić pustkę, która była w moim sercu. Natomiast bardzo szybko okazało się, że niestety, ale nie potrafi tej pustki wypełnić. Obciążył moje życie strasznie, natomiast również na moją zgodę, tak? Ja wyraziłam zgodę, aby on to moje życie obciążył. I nie chcę wam mówić o tym, jak moje życie było upodlone. Było upodlone strasznie. Artur był w zorganizowanej grupie przestępczej, więc możecie sobie wyobrazić, jak wyglądało moje życie. Doświadczyłam realnego strachu. Nie takiego strachu, że wiecie, nie mam jutro na chleb, ale doświadczyłam takiego strachu, że kiedyś przyjechała po nas grupa zorganizowana, żeby nas zabić. Rozumiecie, o czym mówię? Doświadczyłam organicznego strachu na moje życie. Wiem, co to znaczy być pod opresją. Wiem, co to znaczy się bać. Ja po prostu to wiem, ponieważ ja doświadczyłam tego w moim życiu. I skracając historię, kiedyś była taka sytuacja, że kiedy już byłam naprawdę na takim skraju wyczerpania nerwowego, zawołałam do Boga, nie wiedząc, że On w ogóle jest. Mówię, Boże, jeśli tylko w ogóle jesteś, zabij go albo go zmień. I wtedy Artura zamknęli do więzienia. I zamknęli go na taki krótki wyrok, na 10 miesięcy. I wiecie co? On z tego więzienia napisał do mnie list, że poznał Jezusa. Że Jezus przebaczył mojego grzechy i że on mnie prosi o przebaczenie. Ja wiem, debil, po prostu zgłupiał. Mówię, jeszcze tylko jakieś sprawy religijnej nie dotknął. Wiecie, to była dla mnie informacja przedziwna. Natomiast po 10 miesiącach do domu wrócił nowy człowiek. Taki, o jakim mówi Biblia, na nowo narodzony, nie zresocjalizowany, nie naprawiony, nie generalnie nie odnowiony w nowym ubraniu, ale z nowym sercem, z nowymi pragnieniami. Wiecie, o co chodzi? Nowy człowiek. I ja go obserwowałam. I Biblia mówi, że owce znają głos swojego pasterza i za innym nie pójdą. I Biblia mówi również, że Bóg chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Bóg cię bardzo kocha i chce, abyś ty przyjął do swojego życia Jego Słowo, ponieważ to Jego Słowo może siebie zmienić. I ja tak jak ty dzisiaj usłyszałam kiedyś Ewangelię od tego właśnie człowieka i powiedział do mnie, posłuchaj, jeśli nie narodzisz się na nowo, pójdziesz do piekła. I wiecie, gdzie można taką informację schować? To jest straszna informacja. Jeśli nie narodzisz się na nowo tutaj na ziemi, nie zobaczysz Królestwa Bożego. Ale chcę ci powiedzieć, że masz taką możliwość. Możesz przez prosty akt wiary. I ja też tak zrobiłam. Powiem ci, jak to w moim życiu wyglądało. Ja myślałam, że zmiany w życiu i takiego, że tak powiem, nawrócenia potrzebuje ktoś, kto jest strasznym człowiekiem. Ja nikogo nigdy nie zabiłam, nikogo nigdy nie okradłam. Wiecie, taka sprawiedliwa dziewczyna. Również ofiara. Mi się wydawało, że ja i Jezus w ogóle mamy ze sobą coś wspólnego. Jego zabili, a mnie chciano zabić. Rozumiesz? Mi było bardzo ciężko. Ja uważałam, że ja zasługuję na niebo, ale nie miałam żadnej argumentacji z pisma. Artur cały czas do mnie mówił. Wszyscy potrzebują zbawienia. Wszyscy zgrzeszyli. Ty również. I kiedyś do naszego domu przyjechała policja i ja zostałam aresztowana. Zostałam aresztowana za współudział zorganizowania grupy przestępczej. I groził mi bardzo duży wyrok. I słuchajcie, to była dla mnie straszna sytuacja. Zamknęli wtedy mnie i zamknęli wtedy Artura. W domu został nasz mały syn, miał wtedy 4 lata. I ja, kiedy Biblia mówi, że wołam do ciebie z dołu zagłady, i ja wtedy byłam w takim dole zagłady. Ja byłam w swoim dole zagłady. Kiedy jechałam w radiowozie policyjnym, skuta kajdanami, choć wiedziałam, że nie jestem winna. Jestem ofiarą, tak? Jestem ofiarą. Mówię, Boże, jeśli tylko w ogóle jesteś żywy,
Wiecie, o co chodzi, bo martwym nic nie pomoże. Żywy, to nie pozwól, żebym poszła siedzieć do więzienia. Ja nie powiedziałam, że oddaję ci swoje życie, bo nie miałam takiej potrzeby, bo uważałam się za sprawiedliwego człowieka. I posłuchajcie, mnie do tego więzienia nie zamknęli. Ale ja wiedziałam w swoim sercu, że po ludzku jest to niemożliwe. Prokurator do mnie powiedział, że to jest w ogóle, wiecie o co chodzi, normalnie powinnam być w więzieniu. Puścił mnie i ja wiedziałam, że to wielki Bóg odpowiedział na głos mojego serca. Wiesz, zawołałam do Niego z głębi mojego serca, z głębi mojej potrzeby, tak chciałam. Ale wiedziałam, że Artur się z czegoś nawracał. Mówię, Boże, on się z czegoś nawracał, pokutował z grzechów. Ja nie mam, nie widzę w sobie grzechu. I kiedy zaczęłam czytać Biblię, to przeczytałam w Biblii coś takiego, zobaczcie. Jeśli kobieta spojrzy pożądliwie na innego mężczyznę, winna jest grzechu cudzołóstwa. I chcę ci powiedzieć, że tu się realizuje słowo, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, a Bóg podniósł wszystko do rangi serca. Do rangi serca. Ja wtedy zrozumiałam, że ja w swoim sercu popełniłam wszystkie możliwe grzechy. W swoim sercu byłam cudzołożnicą, w swoim sercu byłam złodziejem, w swoim sercu byłam mordercą. Wiesz, o czym mówię? Wszystko Bóg podniósł do rangi serca. Wiesz, o czym mówię, bo też tak masz. Ponieważ grzech jest wciąż taki sam, bo diabeł jest wciąż taki sam. I chcę ci powiedzieć, że ja wtedy we własnym domu oddałam Jezusowi swoje życie i przez 3 lata nie widziałam Artura, bo on siedział w więzieniu. I chcę ci powiedzieć, że Bóg zmienił moje życie, Jego Słowo wypełniło moje życie i ja dzisiaj żyję z tym samym człowiekiem, który kiedyś chciał mnie zabić. Dla świata jest to sytuacja nie do pojęcia. Rozwód i koniec, ale z Bogiem jest to możliwe. Z Bogiem jest możliwe. Pamiętam, jak zadawałam Bogu takie pytania. Boże, jak ja mam Jemu przebaczyć? Jak mam przebaczyć Jemu te wszystkie rzeczy? I Bóg, posłuchajcie, Bóg w ogóle przede wszystkim żyje i mówi do nas takim głosem, żebyśmy byli w stanie Go zrozumieć. Jeśli jesteś Polakiem, to nie będzie do ciebie Bóg mówił po hebrajsku, tylko powie do ciebie po polsku, tak żebyś Go pojął. Nie jakimś religijnym językiem. I Bóg do mnie powiedział, modlisz się w modlitwie pańskiej. Ojcze, przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy naszym winowajcom. I Bóg do mnie mówi, przebacz Jemu. To jest największy winowajca w twoim życiu. Przebacz Mu. I ja Mu przebaczyłam, bo przebaczenie to jest decyzja. Kiedy podejmujemy w swoim życiu decyzję, że Słowo Boga jest dla nas ważne, staje się naszym autorytetem, tak? To okazuje się, że wszystko jest możliwe. I chcę ci powiedzieć, że jeśli pojednasz się z Bogiem, to wypełni ci Święty Duch. Ten sam Święty Duch, który wzbudził Jezusa z martwych. I to nie są jakieś, wiecie, ciary, tak? Lub jakieś, że my teraz sobie krzyż na łeb zarzucimy i będziemy tutaj procesję uskuteczniać. Duch Święty, On jest po to, abyś ty też mógł przeciwstawiać się grzechowi w swoim życiu. To jest potężna moc. To jest potężna moc dana tobie i mi. I tutaj ludzie śpiewali, że Bóg jest dobry i On jest dobry. Ale do momentu, dopóki Go nie skosztujesz i się Go nie najesz, nie napijesz się Go, to zostaniesz zwykłym teoretykiem. Będziesz stał z boku, ale możesz wejść do środka. Powiem więcej, możesz Jezusa przyjąć do swojego serca. Jeśli nie wierzysz, to powiedz, Jezu, nie wierzę, pomóż mojej niewierze. To jest potężny Bóg. To jest potężny Bóg, nienaturalny, ponadnaturalny. Jako jedyny przywódca religijny, Jezus Chrystus, wstał z martwych, pokonał diabła. Często jest tak, że nosimy krzyże na szyi, tak? Ale wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy mieli zrozumienie tego krzyża. Na krzyżu Jezus zwyciężył szatana, pokonał śmierć. I to jest dla nas ostateczna dobra decyzja i informacja. Jezus pokonał śmierć. Śmierć nie ma nad nami żadnej mocy. Rozumiecie? Śmierć nie ma nad nami żadnej mocy. Ja wiem, dokąd idę. Gdybym dzisiaj umarła, idę do nieba. Bo Jezus przebaczył moje grzechy. Jezus przebaczył twoje grzechy. Jeśli potrzebujesz pojednać się z Bogiem, jeśli tego chcesz, my tu jeszcze przez jakiś czas będziemy. Podejdź do nas, będziemy się z tobą modlić. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia,
też możemy się o Ciebie modlić, ale pod jednym warunkiem, jeśli chcesz. Jeśli chcesz. Jezus nigdy nie przyjdzie jak cham do Twojego życia. To jest nieprawda. On przyjdzie na Twoje zaproszenie. Wiesz, o co chodzi? Ja Go zaprosiłam do swojego życia i On do mnie przyszedł. I moje życie dzisiaj wygląda tak, a nie inaczej. Ono jest zwycięskim życiem. Jestem szczęśliwą mamą i szczęśliwą żoną. I nie mam absolutnie żadnego żalu do mojego męża. Ten sam człowiek, który chciał mnie zabić, ten sam człowiek, który mnie poniewierał, jest dzisiaj moim przyjacielem, moim kochankiem i moim mężem i ojcem moich dzieci. Rozumiesz? Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Bóg jest dobry i normalny. Zostańcie jeszcze z nami i słuchajcie tego, o czym będziemy mówić.